Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Jędryka, IndyCash.pl, ze mną jest Michał Aleksiejczuk na gali Babylon. Powiedz, jak w ogóle wrażenia na początku z tej gali? No przyjechałem tutaj z Konradem, z człowiekiem z mojego teamu. No i co, no, na Babilonie to zawsze jest profesjonalnie, jest no, wszystko zapewnione. No i co, no i Konrad nie zawiódł dzisiaj, wygrał znowu, jest niepokonany. Bardzo mocna walka, no zawodnik też miał doświadczonego zawodnika, około 18 walk, więc co tutaj więcej trzeba. No wypełniliśmy znowu plan, na razie cały czas są zwycięstwa i niech tak zostanie. No dobra, to może tyle o Babilonie, przejdę już do poprzedniej gali UFC, którą tylko zdążyłeś nam krótko przez Skype'a podsumować. No, z trzech walk Polaków tylko tobie udało się wygrać. Powiedz, jak byś ocenił, o ile oglądałeś już te dwie pozostałe walki? No oglądałem w hotelu. No Marcin Tybura to bardzo dobrze zawalczył moim zdaniem, bo cały czas szedł, aż się zdziwiłem, bo w tej stójce bardzo, bardzo dobrze sobie radził i widać, że chciał bardzo wygrać. No ale to już była taka walka na wysokim poziomie, więc to mogło iść w obie strony. No a Janek, no to co, no takie występy się zdarzają, człowiek nie jest maszyną i on już i tak został mistrzem, zdobył ten szczyt i no i co, no i takie rzeczy się zdarzają, no to nie jest zawsze tak, że będziesz wychodził w mega dyspozycji i wszystkich nokautował i to jest normalne. Czy ty gdzieś z perspektywy zawodnika potrafisz ocenić, co poszło nie tak w tej walce? Ciężko mi powiedzieć, to jakby też no nie analizuję, tak bardziej się skupiam na sobie i nie wiem, no Teixeira tam każdy go skreślał, ale to jest dobry zawodnik, który we wszystkich płaszczyznach potrafi walczyć i to pokazał. No dobrze, to teraz pytam cię o słowa twojego trenera, który cały czas gdzieś tam forsuje to, że miałbyś szansę wygrać z Jankiem i chciałby takiej walki. Jak ty byś się do tego w ogóle odniósł? Nie, no to dla mnie to ja się w ogóle jakby już powtarzałem wiele razy, że się nie odnoszę do tego, bo to żadne porównanie. Ja mam w ogóle jestem na innym etapie. Ja się pnę do góry, Janek już tam jest i mi to tam najważniejsze, żebym ja walki wygrywał. Także to ja też tam jakoś no... Nie wiem, no nie ma to najmniejszego sensu na tą chwilę. Ale gdzieś tam powoli do tego top 15 się zbliżasz, no i gdzieś trzeba się liczyć z tą myślą o walce w czołówce. No tak, no co przyniesie czas, to zobaczymy. No, moim zadaniem to jest teraz jeszcze lepszym być, bo na pewno teraz będzie poprzeczka jeszcze wyżej podniesiona. I to mnie interesuje tak naprawdę, a z kim ja się będę bił, to już UFC niech decyduje, oni mają na pewno jakiś pomysł. Czy już były jakieś rozmowy na temat następnej walki? Nie, na razie nie, na razie to tam minęło 2 tygodnie i ja bym bardzo chciał zawalczyć tak myślę marzec, kwiecień, żeby jeszcze tam więcej było czasu na poprawienie jeszcze tych rzeczy, które są do poprawy. No to gdzieś podobny termin, o którym Janek mówił, że chciałby walczyć, więc może znowu się spotkacie na jednej gali. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Także no nie wiem, ciężko, nie myślałem o tym. Okej, okay, no a jak widzisz teraz ten szczyt tej dywizji, no z kim, czy w ogóle jest szansa, żeby Janek dostał natychmiastowy rewanż, czy jednak musi gdzieś tam parę jeszcze walk stoczyć? Myślę, że natychmiast to nie, bo jest Rakic, jest Prochaska, jest Ankalajew, no są też zawodnicy, którzy tam już są prawie że na szczycie i dobijają się o ten pas, więc myślę, że będzie musiał wygrać jedną lub dwie walki, no ale to moje takie przypuszczenia, zobaczymy jak to UFC zrobi. Czy ten Glover z Prochaską to jest już myślisz taki pewniak o następną obronę? No myślę, że tak, no Prochaska jest wysoko w rankingu, no mówię, jeszcze ten Rakic i Ankalajew, który uważam, że z tej trójki jest najlepszy. To z kim Janek powinien zawalczyć teraz? Ja myślę, że on może zawalczyć z Ankalajewem albo ze Smithem. Myślę, że tych dwóch zawodników będzie brane pod uwagę. A ewentualny rewanż z Santosem? No, jeszcze jest Santos, też wygrał ostatnio z Walkerem, więc ta trójka, tak, także tu mi podsunąłeś jeszcze jego i myślę, że ta trójka będzie brana pod uwagę tak najbardziej. A gdybyś ty miał typować gdzieś tam, to który z tych rywali byłby powiedzmy no, najbardziej odpowiedni? Najbardziej odpowiedni to znaczy dla Janka, tak? No tak stylistycznie. Tak. Znaczy z którym też walka by była może najciekawsza? No najciekawsze, moim zdaniem, że takie największe wyzwanie to ten Ankalajew, no bo ja to obserwuję i widzę jak kto walczy i on jest najbardziej takim poukładanym zawodnikiem i wszechstronnym i jest bardzo niebezpieczny w stójce, więc myślę, że to była taka najcięższa walka, a tak
także jakby miał typować tak dla Janka, jakaby walka była taka najdogodniejsza, to myślę, że z Santosem. Czy ty masz jakiegoś zawodnika z tego, powiedzmy, top 15, z którym ty może byś celował w pojedynek? Na razie to nie mam. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie to wróciłem i zobaczymy. Ja myślę, że to już będzie ktoś z top 15 i myślę, że teraz będzie test taki prawdziwy, więc już się szykuję na to. Okej, no to trzymam kciuki, żeby to faktycznie był jakiś taki rywal z tego topu. Powiedz, za niespełna chyba 2 tygodnie też walczy twój brat na Fight Exclusive Night. Jak przygotowania w ogóle idą? No już jest końcówka, więc to już ostatnie sparingi. Powoli już zaczynamy schodzić z wagi. Na tą chwilę to jest w bardzo mocnej dyspozycji i mimo tego, że rywal jest bardzo mocny, to myślę, że Czarek zaskoczy i sobie poradzi. Jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji i ten obóz przygotowawczy też był bardzo dobry, taki profesjonalny, więc myślę, że będzie bardzo dobra walka. Właśnie, a jak widzisz całą galę, bo poza tym, że walka twojego brata, no to jeszcze też mocne walki mistrzowskie, choćby przy Mateusza Rębeckiego, czy małe zaskoczenie z podpisaniem Wieczorka do Fena? No to myślę, że to będzie najmocniejsza karta w ogóle w historii Fenu, tak jak oglądałem, jak obserwowałem i widziałem tą kartę, więc tam są same ciekawe pojedynki. W sumie też jakby Wieczorek z Bajorem, ciekawi mnie ta walka. Jestem ciekawy, w jakiej dyspozycji wyjdzie Wieczorek po dłuższej przerwy. Też zobaczymy, ale transfer bardzo dobry. A myślisz, że lepsze to dla kibiców będzie starcie Wieczorka, czy jednak lepszy byłby Andryszak? Kurczę, wiesz co, mi się wydaje, że Wieczorek, bo w UFC miał 2-1, fajnie tam poddał, jest takim ciekawym zawodnikiem. Wiadomo, że Andryszak może jest bardziej wypromowany przez to, że walczył w KSW, ale dla mnie osobiście to ciekawszy jest ten Wieczorek. Jestem bardzo ciekawy, jakie jest dyspozycja. No dobrze, to ja nie mam więcej pytań w takim razie, dziękuję ci bardzo za poświęcony czas, i czekamy w takim razie, czy następna twoja walka będzie z kimś 115, tego życzę. No, dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.